Szkoła podstawowa nr 6 imieniem Tadeusza Kościuszki w Wejherowie w tym roku obchodzi 70 lat istnienia. Placówka rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą 1 września 1951 roku pod patronatem oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1953 roku do siedziby szkoły dołączono pierwsze liceum ogólnokształcące imieniem Jana III Sobieskiego, które funkcjonowało tutaj do 1965 roku. Natomiast 4 lata później szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki, a rok później Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar. Rok 2001 zaowocował otwarciem nowej hali sportowej, a w 2002 roku utworzono tu uczniowski klub sportowy Szóstka. Z okazji jubileuszu prezydent Wejherowa wyróżnił dyrektora Szóstki, Piotra Litwina, medalem róży. Ponadto wielu nauczycieli i pracowników szkoły otrzymało pamiątkowe medale i upominki. Z uwagi na jubileusz wydano także książkę pod tytułem Dzieje jednego budynku autorstwa Mirosławy Mormol.